Za maksymalnie miesiąc światło dzienne ujrzy rozszerzenie do gry Alan Wake 2 zatytułowane Lake House. I będzie ono dotyczyło placówki Federalnego Biura Kontroli w Bright Falls. Czy to w wydarzeniach podstawowej wersji gry, czy w finalnej wersji, saga Anderson może zadzwonić domofonem do tegoż przybytku, do placówki FBC i odbić się od ściany, bowiem gdy naciśnie magiczny przycisk, usłyszy albo zakłócenia, albo głos. Głos, który być może został wcześniej nagrany, i mówi, że dostęp do placówki został ograniczony. Ograniczony, bowiem zarządzający nie są na miejscu, bądź nie są dostępni. I zwiastun Lake House zapowiada arcymroczną przygodę. Przygodę, w czasie której wcielimy się nie w sagę Anderson, a przynajmniej nie na samym początku, bowiem główną bohaterką będzie Kieran Estevez. Można wobec tego założyć, że wydarzenia w Lake House będą rozgrywały się pomiędzy początkiem rozgrywki, a pierwszym spotkaniem Kieran Estevez z sagą Anderson. Zwłaszcza, że Estevez w zwiastunie zaznacza, że ona, jej ekipa i ekipa Lake House miała być wsparciem po tym, jak został nadany sygnał z nad Cauldron Lake, że mamy ślad AWE. W tymże zwiastunie mówi, że kiedy dotarłam do miasta, zwróciłam się do nich po pomoc. Wszystko przepadło, ledwo się stamtąd wyrwałam. Zwiastun i migawki zapowiadające rozszerzenie do gry Alan Wake 2 raczej potwierdzają, i to można powiedzieć z pełnym przekonaniem, że właśnie wcielimy się w Kieran Estevez, która dopiero co przybyła do Bright Falls. Została tam wysłana ze względu na ten sygnał, sygnał alarmowy, który został nadany z wieży nad Cauldron Lake, że właśnie mamy do czynienia z AWE. Być może później, być może przy okazji finałowego starcia przejmiemy kontrolę nad inną bohaterką. Być może pojawi się Jesse Faden, być może wcielimy się w samego Alana, być może później wydarzenia przeniosą się do centrali Federalnego Biura Kontroli. Ale to są przypuszczenia. Ja w tym materiale mocno spoilerowym chciałabym się skoncentrować na rzeczach, które można powiedzieć z nieco większym przekonaniem. I przede wszystkim skoncentruję się na postaci, która będzie moim koszmarem sennym w najbliższym miesiącu. Zanim jednak ta postać pojawia się na ekranie, Estevez, przerażona, warto zaznaczyć, podkreśla, że to nie pierwszy raz, gdy Bright Falls zostało ogarnięte tym alarmowym sygnałem. To nie pierwszy raz, jak FBC musi tutaj interweniować. To też ciekawe, że wypowiada się w liczbie mnogiej i zwraca uwagę, że gdyby wiedziała, co tam będzie czyhało, to nie zatrzymałaby się w Bright Falls, tylko jechałaby dalej przed siebie. If I had any clue what was waiting for us in there, I szczerze mówiąc, wcale się nie dziwię, bo gdy zjeżdża windą w dół, kontrolę przejmuje ktoś inny. Narrację przejmuje obraz. Obraz, który najpewniej jest obiektem mocy, znanym z kontrola, niekoniecznie obiektem mocy, który już pojawił się, ale być może powiązany z bohaterem, który już pojawił się na ekranie, a jakże w pierwszej części. Obraz ten wykrzykuje straszne słowa, ból, morderca, nienawiść. Jest przepełniony tą nienawiścią, jest pełny mroku i jest uosobieniem właśnie tego, co czai się w leżu mroku. O tym, że jest obiektem mocy, świadczy specyficzna tekstura, która towarzyszy tej migawce i która towarzyszyła m.in. kombajnowi w pierwszej części i innym obiektom, które atakowały naszego pisarza. Także tekstura pojawiała się w całym kontrolu, no i jeszcze towarzyszyła tajemniczym rymowankom, które mogliśmy rozwiązywać na przestrzeni rozgrywki drugiego Alana Wake'a. I w całym uniwersum jedna postać kojarzy mi się z malowaniem i właściwie wydaje mi się, że nie ma drugiej innej. Bowiem w pierwszej części na krótki moment pojawił się Rudolph Lane. Biernie poznajemy go nieco dłużej niż przez króciutki moment, bowiem z taśm Hartmana, który opisywał swojego pacjenta. Artysta malarz przybywał w placówce stworzonej przez Hartmana i jako jeden z nielicznych
nie reagował na terapię, którą mu Hartman zaserwował. I właśnie o tym między innymi mówi ten samozwańczy doktor. Rudolph Lane cierpiał bowiem na blokadę malarską. Blokadę malarską, która całkowicie z niego zeszła w momencie, gdy w Bright Falls pojawił się Alan Wake. Gdy Alan Wake pod wpływem Hartmana zaczął pisać, Rudolph Lane zaczął rysować swoje mroczne wizje. Coś się zmieniło, kiedy Wake się tu pojawił i zaczął pisać. Rudolph tworzy niesamowite, coraz mroczniejsze obrazy. Nie jest twórcą, a ilustratorem. Tym, który odtwarza rzeczywistość. Nie rozważałem wcześniej istnienia takiej roli, ale obrazy dostarczają mnóstwo informacji. Rudolph ma pełne prawo do nienawidzenia Hartmana. W momencie, gdy Rudolph namalował obraz, który przedstawiał Hartmana, mordowanego przez Motta, jednego z jego pacjentów, Hartman stwierdził, że go wykorzysta. Dał swój sweter Rudolphowi i w momencie, gdy Mott wparował do tej placówki, myślał, że Rudolph jest Hartmanem. I jest to zaprezentowane w komiksie, który jest bardzo ważną częścią fabuły Alana Wake'a i chyba można go uznać za takie oficjalne lore. W komiksie nie widać, że Rudolph Lane jest mordowany przez Motta. Mott zorientował się, że to nie Hartman, że to podpucha i wyruszył na poszukiwania swojego oprawcy. Dodatkowo jeszcze w grze Control pojawia się dokument, oficjalne pismo FBC, raport zatytułowany Aresztowanie Hartmana i w tymże raporcie pojawiają się ofiary. Ofiary, które miały przetrwać. A jeżeli niekoniecznie wiadomo, czy przetrwały, to pojawia się określenie, że być może martwy, jak właśnie przy Alanie Wake'u. Przy Rudolphie nie pojawia się takie stwierdzenie, więc można przypuszczać, że Rudolph przebywał w placówce FBC, stworzył obraz, który następnie był poddany serii eksperymentów, gdy trafił w niepowołane ręce, bo o takich rękach należy mówić w kontekście Lake House. Dalej w tym raporcie, oficjalnym piśmie czytamy, że ofiary te wymienione, czyli m.in. Rudolph Lane, miały zostać wypuszczone z placówki, ale jak dobrze potwierdza przykład Alice Wake, ten kto raz był w siedzibie FBC, nigdy później nie był taki sam. Ten obraz, który mógł być stworzony właśnie przez Rudolpha Lane'a pod wpływem mrocznej obecności w obiekcie Lake House, mógł wykrzykiwać te straszne słowa, jak morderca, nienawiść, ból i to też by pasowało do odczuć, jakie miał Rudolph Lane w kontekście Hartmana. Rudolph Lane mógł nie poradzić sobie z tym, co przeżył, co widział, co odczuł i mógł skończyć tak samo jak Cynthia Weaver. W końcu mroczna obecność mogła przejąć nad nim kontrolę i dlatego właśnie później może pojawić się w rozszerzeniu do gry Alan Wake 2 Lake House. Szczególnie, że gdy mówiłam o tym moim najnowszym koszmarze sennym, miałam na myśli nie jedną postać, a dwie, bo migawki wyraźnie prezentują dwójkę bohaterów. Żadnych z tych bohaterów nie da się tak konkretnie przypisać do tego, kogo już widzieliśmy. Lane'a co prawda widzieliśmy, ale w starym Alanie Wake'u, więc grafika pozostawiała wiele do życzenia. To może być Lane, zwłaszcza, że to ułamek sekundy, zwłaszcza, że postaci nachodzą na siebie. Czy wobec tego jedną z tych postaci może być Rudolph Lane? Jak najbardziej. Przekonamy się już niebawem. Ale ciekawa również jest ta druga postać, która w znacznie bardziej bezpośredni sposób może odnosić się do drugiej części Alana Wake'a. Bowiem w toku akcji finalnego manuskryptu, czyli nowej gry plus, możemy natknąć się na stronę manuskryptu zatytułowaną Przełom w Lake House. I jest to strona, jedna z wielu właściwie, bo mamy inne ślady obecności tegoż bohatera, która jest poświęcona pewnemu naukowcowi, doktorowi Marmont. Jules Marmont biegnie korytarzem. Syreny alarmowe wyją, wszędzie jest czerwone światło, ale Jules Marmont nie boi się, on się uśmiecha. On jest zafascynowany tym, co widzi. On widzi, że to, co stworzył, ożyło, że jego projekt ujrzał światło dzienne, że się udało i podziwia i patrzy na swoją kreację. Dlatego pomyślałam, że Jules Marmont może być tą jedną z postaci, tą jedną senną marą, która będzie mnie dręczyć nocami, gdy tylko zagram w Lake House. Ze strony manuskryptu jawnie wynika, że Jules Marmont chciał przypisać sobie wszystkie zasługi pracy nad mroczną obecnością, eksperymentów nad mroczną obecnością. Bowiem na świecznik nie miała być wyciągnięta jego żona, na świecznik nie miał być wyciągnięty ten dupek Darling, który również pojawia się na tej stronie manuskryptu. Tylko on, Jules Marmont. W związku z Marmontem pojawiają się jeszcze dwa oficjalne pisma FBC.
Pierwsze to Deployment Order z 13 września 2023 roku, który dostarczy nam informacji o tym, że w Lake House zadziało się coś niedobrego, że FBC musi ruszyć i sprawdzić, co tam się dzieje, bo z placówką nie ma kontaktu i ten kontakt był już od dłuższego czasu utrudniony. STWS wobec tego ogłasza mobilizację, a celem jest ustalenie źródła AWE i tego, co tam się w ogóle dzieje. Drugi dokument, zatytułowany Emergency Incident Report, powstał znacznie później, już po tych oględzinach i dostarczy nam informacji na temat tego, że w Lake House zdarzyło się coś niewyobrażalnego, a jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji, to musicie sięgnąć po inny raport, który nie jest dostępny. Dowiadujemy się jednak, że STWS fizycznie próbowała się skontaktować z doktorem Marmont i doktorem Marmont z Julesem i jego żoną, ale coś tam poszło nie tak. Oni też są opisywani tutaj jako zarząd, jako ci, którzy dowodzili tą placówką, więc można sobie połączyć kropki, że to właśnie oni nie byli dostępni, czy też nie byli na miejscu, gdy Saga Anderson zadzwoniła tymże domofonem, o którym wspominam na samym początku materiału. Co ważne jednak, właśnie w tym raporcie pojawia się zdanie, że FBC nie tylko miało utrudnioną komunikację z placówką Lake House, ale też nie wiedziało, jakimi projektami się tam zajmują. I chociaż FBC o tych projektach nie wie, to my jako gracze coś tam jednak wiemy. To jest powiązane z inną postacią, też oryginalną dla Alana Wake'a 2, z doktorem Campbellem, który był twórcą rymowanek, które możemy rozwiązywać w toku rozgrywki. I okazuje się bowiem, że tenże właśnie doktor Campbell miał uzyskać pozytywną opinię od doktora Marmont i doktora Marmont właśnie, żeby mógł przeprowadzać swoje eksperymenty z użyciem lalek i innych tworów, z wykorzystaniem swojej wiedzy na temat mitologii i folkloru. I to są wiadomości sprzed roku, które informują nas o tym, że ten projekt został przyklepany przez doktora Marmont i doktora Marmont. Wiadomości sprzed pół roku to już raport dotyczący tego, co udało się osiągnąć Campbellowi, a czego nie. I tam zdaje informacje na temat tego, jakie lalki wykorzystuje, jakie zabawki, jakie plastikowe figurki i jakie scenariusze tworzy, z zaznaczeniem, że te scenariusze muszą być bardziej zaawansowane, jeśli chce się uzyskać cel. Celem jest kreowanie rzeczywistości poprzez sztukę, zmienianie rzeczywistości poprzez sztukę. I jeżeli rozwiązaliście wszystkie rymowanki, to doskonale wiecie, co wydarzyło się z Campbellem, że wrota faktycznie zostały otwarte po rozwiązaniu ostatniej łamigłówki, ale to nie obiekt, czyli Saga Anderson, przekroczył próg, a sam Campbell, czyli twórca tych wszystkich łamigłówek, rymowanek, został wciągnięty do leża mroku. Łatwo wobec tego wyciągnąć wnioski, że Campbell za pełnym przyzwoleniem obojga Marmontów eksperymentował z mroczną obecnością i właśnie tym między innymi zajmowało się Lake House, placówka FBC, która zamiast robić wszystko, żeby ograniczyć działanie mrocznej obecności, jeszcze bardziej pogłębiała te rozłamy i wpływała na rzeczywistość. Starała się właśnie otworzyć wrota pomiędzy rzeczywistościami. Skoro jest tu mowa o sztuce, to też łatwo połączyć kropki pomiędzy Marmontem a Rudolfem Lane'em, który właśnie za sprawą obrazów nie to, że kreował rzeczywistość, tylko jak Hartman powiedział, on był odbiornikiem tej rzeczywistości, nagrywał tę rzeczywistość, więc też właśnie te obrazy znalezione przez Marmonta mogły zostać wykorzystane do stworzenia silniejszego połączenia z leżem mroku albo wykorzystane jako pewien przekaźnik. I dlatego w tym obrazie jest aż tyle nienawiści. Czy wobec tego można przypuszczać, że te dwie postaci to Marmont i Campbell, czy Marmont i Lane? Można, jak najbardziej można tak przypuszczać, zwłaszcza, że trudno wskazać innych bohaterów, którzy pojawili się na łamach pierwszej części Alana Wake'a, czy też w Kontrolu, czy w drugiej części Przygód Pisarza i Sagi Anderson, którzy pasowaliby do tego rysopisu. To postaci, które w jakimś stopniu mają powiązania z leżem mroku. Dwójka eksperymentowała z leżem mroku, a Rudolf Lane był ofiarą od dawien dawna i mógł mieć swoją osobistą wendetę. Warto również zauważyć, że Lake House ma być takim wstępem do drugiego Kontrola. Wobec tego można się zastanawiać, czy
Po wydarzeniach właśnie w placówce Lake House dowiemy się czegoś więcej o tym, co aktualnie dzieje się w Oldest House, co dzieje się w głównej siedzibie Federalnego Biura Kontroli. Czy te budynki są w jakimś stopniu połączone i dlaczego wobec tego nikt nie wiedział, co dzieje się w Lake House, że to połączenie zostało utracone. Być może rozgrywa się to na takim samym poziomie, jak jest skonstruowany korytarz w domu z liści, gdzie każdy, kto do niego wchodzi, widzi coś zupełnie innego przez właśnie to, jak postrzega ten korytarz, co dzieje się w jego świadomości. Więc może jest tutaj wykreowane coś na kształt właśnie tego. Mnóstwo przypuszczeń, na razie brak odpowiedzi, ale te odpowiedzi pojawią się już niebawem, bo DLC do Alana Wake'a 2 najpewniej pojawi się maksymalnie 22 października. Ja czekam z niecierpliwością i mam nadzieję, że niektóre moje tezy zostaną potwierdzone, bo bardzo chciałabym zobaczyć Rudolfa Lane'a ponownie i przekonać się, czy Marmont pociągał za więcej sznurków, bo wydaje się, że tak, że projekt Campbella to był jeden z mniejszych projektów, że tam chodzi o coś znacznie, znacznie większego. Jestem bardzo ciekawa Waszych teorii na temat tego, co zobaczymy w Lake House i czy to rozszerzenie będzie trochę dłuższe niż Night Springs. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego!